Jesteśmy w Napękowie, tuż obok Kielc. Skończyliśmy tutaj kolejny remont, gdzie wyremontowaliśmy łazienkę oraz pokój dla chłopca. Jego młodszy brat jest chory. Rodzice są w trudnej sytuacji, ma problemy z serduszkiem, ale radzą sobie z tym jak tylko mogą. Niestety nie, ich sytuacja życiowa nie pozwoliła im na to, żeby mogli zapewnić dla swojej rodziny i łazienkę i pokój dla chłopca, który będzie tutaj szczęśliwy, będzie to kawałek jego świata i będzie chętnie zapraszał swoich kolegów i koleżanki, żeby spędzać tutaj czas. Zrobiliśmy to dla nich. Mam nadzieję, że jest to dla nich wielka radość, a dla nas jak zwykle powód do kolejnego uśmiechu i zachęta do tego, żeby uczestniczyć w kolejnych i kolejnych remontach. Dużym partnerem tej akcji była firma Defro, która dołożyła tutaj swój kocioł, dzięki czemu ta rodzina będzie mogła ekologicznie produkować ciepło. Będą mieli ciepłą wodę, ciepłą podłogę i ciepło w mieszkaniu, a na pewno ciepło w sercach. Podoba mi się pufa i tapeta piłki nożnej. Mamy wreszcie łazienkę, bo tak naprawdę to nam ułatwiło życie. No i bieżącą wodę, już nie musimy donosić wody. Tak, zbieramy na rehabilitację dla syna i na podanie komórek macierzystych. Jesteśmy bardzo wdzięczni takim fundacjom, którzy nam pomagają, w szczególności tutaj fundacji, bo wyposażyli pokój Michałowi, łazienkę, dali nam deskę berlinecką, płytki, także bardzo dużo nam pomogli. Bez ich pomocy nie moglibyśmy się jeszcze wprowadzić tutaj. Mamy nadzieję, że przekazana pomoc od nas i od naszych partnerów będzie bardzo pomocna dla rodziny ze względu na trudną sytuację zdrowotną najmłodszego jej członka. Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu kocioł na ekogroszek. Będzie ciepło w Waszym domu za pośrednictwem instalacji, prawda? Bo to jeszcze instalacja dostarczy do grzejników tutaj ciepłą wodę. Chcieliśmy bardzo podziękować Panu całej firmie Defro za kocioł. W której jesteś klasie? W czwartej. Jesteś już w czwartej? Ale dużo nowych przedmiotów doszło, co? Mhm. Jak Ci idzie z nauką? No nawet dobrze. Tak jak widzicie, remont został wykonany, z czego bardzo się cieszymy. Panie Dariuszu, to na Pana ręce rozumiem, przekazujemy podziękowania, bardzo dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję. Nam też bardzo miło, że mogliśmy pomóc w takiej sytuacji tutaj Państwu. Tak dla Pani Justyny i Roberta. No ja trochę pomogę właśnie. No.